Może ja zacznę od stworzenia świata, to znaczy 45 rok. Oczywiście. Mój ojciec, który wyszedł 1 sierpnia do powstania i spotkał się z moją mamą dopiero na gruzach Warszawy w 45, odnajdując karteczki na drzwiach mieszkania moich kuzynów. Mój ojciec z pierwszą ekipą kolejarzy jedzie do Olsztyna i zostaje pełnomocnikiem do spraw odbioru obiektów przemysłowych z rąk Armii Czerwonej. Bardzo trudne zadanie. I tacy rozbitkowie z całej Polski, przedwojennej Polski, znajdują się w tym Olsztynie, próbują tam sobie na tych gruzach odbudować jakiś świat. I między innymi znajdują się tam również przesiedleni z Wilna państwo Pisiukowie. Zaprzyjaźniają się bardzo intensywnie. Po chwili z obozu wraca moja ciotka, która w powstaniu straciła męża. I ona jest jak gdyby najbardziej zaprzyjaźniona z państwem Pisiukami. W Olsztynie moja mama odnajduje swoją przyjaciółkę, z którą grała przed wojną w klubie w Polonii. Ciotkę Zielińską, oni też wylądowali w tym Olsztynie i stanowią taką grupę towarzyską, która chce żyć, po prostu, normalnie żyć. No i między innymi państwo Pisiukowie, którzy bywają u nas bardzo często, my bywamy u nich. No ja nie wiem, dlaczego tak dużo rzeczy z dzieciństwa dosyć dokładnie pamiętam, całymi obrazami. Ja pamiętam rozkład ich mieszkania, że to był parter niedaleko teatru imienia Jaracza, że wobec tego przechodząc tamtędy na spacer wstępowało się. Pani Maryla wyciągała z bieliźniarki w szafie pudło, wedlowskie pudło z czekoladkami i była przekonana, że ja tak pazernie na to patrzę. Ze względu na czekoladki, ale mnie nie chodziło o czekoladki, tylko o to pudełko, które było przepiękne. Bywali u nas często. No i 51 rok, oni wyjeżdżają, my wracamy do Warszawy, moi rodzice wracają do Warszawy, korespondencja bardzo intensywna, przesyłamy sobie zdjęcia. No, z tą korespondencją, jak wynika z listów państwa Pisiuków, jest dosyć ciężko, bo często te listy nie docierają. A w 67 roku, po 67 roku ta korespondencja się zupełnie urywa i w 70-tych latach jakaś znajoma Pisiuków z Paryża przyjeżdża do Warszawy i kontaktuje się z moją ciotką, mówi, że żyją, że... Dobrze, czyli jesteśmy przy tym 67 roku, kiedy się urywa korespondencja. Jedyny kontakt to jest jeszcze lata 70., kiedy znajoma Pisiuków z Paryża przyjeżdża tutaj i kontaktuje się z moją ciotką, no opowiadają sobie, jak przeżyły te ostatnie lata. I jeszcze z takich dosyć charakterystycznych i miłych cech tych kontaktów było to, że w 64 roku umiera mój ojciec. Oni, Żydzi, nie przechrzty, nie zamawiają w Jerozolimie msze za jego duszę. No zresztą ta Matka Boska Ostrobramska, którą przywożą ze sobą z Wilna, mnie to też ogromnie wzrusza, dlatego że no, wiem, że pan Sasza był bardzo religijny. Nawet podśmiewano się w rodzinie, że jak przychodził w piątek na wieczorem na jakąś kolację i nie miał nakrycia głowy, to siedział tak z tym. Potem ten gest sobie pokazywaliśmy jako taki no, śmieszący nas dzieci wtedy. Tak, i państwo Pisiukowie nie mieli dzieci. Nigdy się nie mówiło, czy nie mieli, czy stracili, czy wobec tego no, tak bardzo intensywnie przygnęli do mnie i do mojego starszego brata.
i zawsze, zawsze otaczali nas taką ogromną sympatią, no powiedziałabym nawet, że miłością. Zresztą no, listy, z których wynika, że tęsknią bardzo, tęsknią za krajem, że są tam obcy, że każde słowo stąd przysłane jakoś ich tam na duchu podnosi. Także nie było im łatwo przez pierwsze lata, mimo tego, że mieli tam stryjecznego brata chyba i jakąś jeszcze odnalezioną rodzinę i no mieli krąg znajomych, przyjaciół. Zresztą jest tu zdjęcie z ich 50. rocznicy ślubu, gdzie no cała rodzina siedzi duża. A proszę mi powiedzieć, dlaczego wyjechali do Izraela? W latach 40. siedział i mój ojciec, i mój wuj, i Sasza Pisiuk. I jak dopytywali się, dlaczego wy właściwie chcecie wyjechać, no to pan Sasza powiedział mojemu ojcu, czy widzi, kto pracuje w UB. I że on się spodziewa jakiegoś aktu zemsty za... I że z tej obawy wyjeżdża. Ale aktu zemsty, może pani coś więcej powiedzieć? No, tej ludności polskiej na ludności żydowskiej. No zresztą nie wiem, czy 46 rok w Kielce to no tak. Też prawdopodobnie wiedział o tym, słyszał, bo się o tym mówiło, wobec tego nie było mu to tak zupełnie obce i z obawy. A proszę mi powiedzieć w ogóle o przyjeździe, bo z tego co widziałam w dokumentach, państwo Pisiuk mieli na początku jechać do Łodzi z Wilna. Dlaczego akurat Olsztyn? Może Łódź była tak zniszczona, że nie było nawet gdzie zamieszkać, a tu jednak Olsztyn nie był całkowicie zrujnowany. No, ja sama pamiętam ulice pełne drzew kwitnących, takich różaneczników, skwerki. To było życie. No, tam trzeba było wszystko podnosić z gruzów. Nie wie pani, czy dojechali do Łodzi, czy po prostu po drodze wysiedli w Olsztynie? Nie wiem. Tego nie wiem. A mówiła pani też o rozkładzie mieszkania, że dokładnie pamięta. Chciałam zapytać, czy to mieszkanie było w jakiś sposób szczególnie, różniło się od... Nie. Tylko akurat przy tym pudełku czekoladek pani Maryla stoi przed taką dosyć obskurną, zwykłą drzwiową szafą. Ja siedzę za takim półokrągłym, takim owalnym stołem. Koło mnie siedzi pan Pisiuk i widzę tę scenę po prostu, jak ona wyciąga ten obiekt pożądania, czyli pudełko. Prawdopodobnie nie mogła zrozumieć, że te czekoladki to mnie wcale nie rajcowały. A wróćmy jeszcze na chwilę do tego świętego obrazka, do Matki Boskiej Ostrom Bramskiej. Czy oni mówili, dlaczego akurat taką pamiątkę ze sobą wzięli? To chyba było Wilno. To było to ich Wilno. To było jak gdyby uosobienie te Wilna. A dlaczego zostawili te wszystkie dokumenty mojej ciotce? Ja myślę, że oni się spodziewali, że może losy świata się szybciej odwrócą i że będą mogli wrócić, bo naprawdę tęsknota przebijająca z tych ich listów jest taka dojmująca. A wracali często? Przyjeżdżali? Nie, w ogóle nie. No, po 67 roku jak mogli przyjechać i chyba przedtem też nie było łatwo. No ja z takich opowieści rodzinnych to jeszcze pamiętam to, że jakie trudne były starania o to, żeby ten stryjeczny brat Pisiuka mógł go sprowadzić do Izraela. On musiał im chyba jakieś utrzymanie na dłuższy czas zapewnić. Był adwokatem, no więc chyba stać go było na to, żeby kuzyna tam utrzymać. Ale to nie było tak, że oni hopsiuk złożyli papiery o wyjazd i już wyjechali. A dokumenty myślę, że dlatego, że spodziewali się, że pewnie wrócą. A proszę mi jeszcze powiedzieć, pani mówiła o życiu towarzyskim w Olsztynie. Pamięta pani coś więcej właśnie jak wyglądało spędzanie wolnego czasu? To znaczy tak, ja z nimi na bale nie chodziłam, ale mam tu zdjęcie z jakiegoś balu mojego ojca, pani Maryli, pani Saszy, mojej ciotki. To na pewno. No, poza tym no, spotykali się w domach.
ale jakieś imprezy towarzyskie też na pewno były. No, ja mogę tylko powiedzieć, chodziło się do teatru, bo niedaleko był ten teatr Jaracza. Poza tym aktorzy z teatru bywali u moich rodziców. Także no, tęgie popijawy były, to też wiem, no, ale ci ludzie tacy pokiereszowani chyba musieli to w jakiś sposób odreagować. No więc pamiętam teatr, bo sama pamiętam pierwsze przedstawienie teatralne, jakąś bajeczkę o trzech braciach. Pamiętam również jasełka, w których w czasie Wigilii chodzili jeszcze z królem Herodem różni młodzi chłopcy i przedstawiali to. I siedziałam tak na rogu stołu i nic, tylko ten diabeł szedł w moim kierunku. Podniosłam wrzask okropny, bo miałam ze 3 lata, ale doskonale pamiętam. Pamiętam również, hej Herodzie, za twe zbytki idź do piekła, boś ty brzydki. Nigdy potem nie oglądałam takich Herodów. A mówiła pani, że pan Sasza Pisiuk był dość religijny. Czy były w ogóle warunki w Olsztynie w latach 40., żeby praktykować? A tego to nie wiem. Nie podejrzewam, żeby była synagoga, bo gdyby w pruskim mieście została jakaś synagoga, raczej nie. No, myślę, że jeżeli się modlił, to modlił się w domu. Ja nawet nie wiem, czy oni mieli, wiem, że w Warszawie mieszkała jakaś ich rodzina, nawet mam tu zdjęcie z ich córeczką. Ale już w czasie, po ich wyjeździe, moja ciotka się przyjaźniła z tymi ludźmi i bywała tam u nich. Oni też zresztą wyjechali, a chyba w latach 60. Nie wie pani, czy była jakaś wspólnota na przykład w Olsztynie, czy... Nie wiem. Tego nie wiem. Tutaj też z dokumentów wynika, że państwo Pisiuk otrzymali nadanie gospodarstwa w Jąkowie. Oni się przeprowadzili, tak? Nie, nie. Nie, nie. No, prawdopodobnie jako to mienie w rekompensacie mienia zostawionego tam, no bo tam dosyć duży majątek został jednak po nim. Co prawda nie wiem, co to jest młyn na 3 kamienie, ale to pewnie pewnie 3 te do mielenia czegoś tam. No ale torfowiska, zresztą w Olsztynie on się też zajmował przez jakiś czas torfowiskami, bo się chyba na tym znał. Natomiast no, mimo tego, że były to bardzo ponure czasy, że w samym Olsztynie wydano wyrok śmierci ponoć na takiego przesiedleńca też Pokleskiego Kozioła, który objął majątek jakiś duży i owce na niezmeliorowanych łąkach dostały motylicy i wszystkie padły i on dostał za to wyrok śmierci. Taki to był okres. No, dotarła pani do dokumentów, że kiedy za 140 świec sprzedanych on... A mój wuj, nie wiem za co, przesiedział rok w Rawiczu robiąc pustaki czy cegły gołymi rękami, no więc ręce miał śliczne po tym. Takie czasy. A proszę mi powiedzieć, może też, no i państwo Pisiuk i pani rodzice opowiadali o warunkach właśnie życia w Olsztynie, kiedy przyjechali. To ja sama bardzo dobrze pamiętam. Moi rodzice odremontowali przy teatrze taki zrujnowany budynek i tam, ponieważ do tego miejsca ściągnęła i moja ciotka z obozu i moi dziadkowie, którzy po powstaniu znaleźli się w Końskim i nie mieli się gdzie podziać, przyjechali tam do Olsztyna. Pani rodzina pochodzi gdzieś z Mazowsza, tak? Stąd? Nie, z Warszawy. Z samej Warszawy od połowy XIX wieku. I to blisko, dziadkowie mieszkali na Grzybowskiej, także blisko tych środowisk żydowskich. Dostawca wełny, mój dziadek miał na Chłodnej 60 taki, no przed kryzysem dobrze prosperujący zakład dziewiarski. No zatrudniał nawet czasem do 50, a przez cały okres ten 20-lecia międzywojennego jego dostawcą wełny
Był taki stary już wtedy Safirstein, Żyd, który mieszkał właśnie gdzieś tam w okolicach Nalewek, czy nie wiem, codziennie bywał w zakładzie u mojego dziadka. No bo ciepło, bo... a to chodzący w hałacie taki i tyle też lat, no niestety zginął w getcie i jedyni, którzy pamięć o nim trzymamy, to jest ja i mój syn, to jestem ja i mój syn, który też zna te opowieści mojej mamy, czyli swojej babci o Safirsztejnie. A później w Olsztynie jeszcze, jestem ciekawa. Także aha, zgromadzili się wszyscy w tym Olsztynie i jak wyglądało to życie. No moi dziadkowie zaczęli prowadzić taką właśnie w tym odremontowanym sklepiku jakąś pasmanterię, czy nie wiem nawet, no takie jakieś tam drobne rzeczy. Ojciec mój pracował później w ZEOM-ie. To był zakład tam energetyczny jakiś na całe. Mama pracowała, ciotka pracowała w banku. Nawet pamiętam taką scenę, jak ktoś, ciotka mi pokazywała, jak się wieczorem do skarbca utarg ze sklepu wrzucało do takiego sypu na zewnątrz budynku. Taki worek z tym zamykany, wrzucało się tam utarg, tam pewnie było opisane, z którego sklepu, co i jak. No. Także nie, ja pamiętam swoje dzieciństwo jako, prawdopodobnie byłam chroniona przed tymi dramatycznymi wydarzeniami, które tam się wtedy zdarzały. Natomiast pamiętam swoje dzieciństwo jako ciepłe i bezpieczne. Mimo tych opowieści o okresie wojny, o powstaniu, o tym, co się gdzie działo, kto na której barykadzie, kto na... Dzieciństwo miałam bezpieczne. Z tym, że no, z takich scen, które też zapamiętałam, był chyba taki ilustrowany dodatek do Życia Warszawy. I tam było takie duże zdjęcie Stalina. I mój ojciec wyszedł z więzienia i ja siedziałam w łóżku takim moich rodziców, wielkim pracowicie domalowywałam okulary temu Stalinowi i pytałam ojca, czy tego raz go też wsadzą do więzienia. No więc musiałam sobie w jakiś tam sposób, ale wydawało mi się, że więzienie to jest coś takiego może jak w czasy w Sopocie. No bo i ten w więzieniu, no więc... Pamięta pani, który to był rok? 49, 48, coś takiego. Mój ojciec kupił jakiś stary, o co był oskarżony, ponieważ ojciec się nie ujawnił nigdy. Nigdy. Kupił jakiś samochód zdezelowany. Wyremontował ten samochód, a po jakimś czasie go sprzedał. No więc okazało się, że cena, za którą kupił, była wyższa od ceny, za którą sprzedał. I oto został oskarżony o paserstwo. Czy nie, o... No dobrze. Paserstwo? Nie. Spekulacje. Spekulacje. A dużo czasu spędził w tym więzieniu? O, tego to ja nie wiem. Tego to ja nie wiem. Ale chyba nie musiało to być tak długo, bo nie pamiętam takiej długiej przerwy w życiorysie. Ciekawa jestem, jakie to było więzienie, daleko od domu? Nie, to było w samym Olsztynie. Ojciec siedział w samym Olsztynie. Gdzie siedział? Mój wuj siedział w Rawiczu. To wiem. A gdzie Pisiuk siedział, to nie wiem. On chyba dostał 8 miesięcy. A Pisiuk za co? A to jest w tych dokumentach za sprzedaż świec. Aha, sprzedał 140 świec. A może pani coś więcej o tym opowiedzieć? Nie mogę, bo ja sama się o tym, że siedział w więzieniu, to wiedziałam, ale za co przy rodzice mnie nie uświadamiali, że był wtedy jakimś dyrektorem domu towarowego czy coś takiego i jakiemuś spekulantowi sprzedał 140 świec. A czy pamięta pani
Po pierwsze, czy były inne rodziny żydowskie, czy było... Czy to... Inne rodziny żydowskie. No, mówiłam o tym wuju, który siedział w więzieniu. Jego żona, czyli przyjaciółka mojej mamy jeszcze z Polonii, była półżydówką, w której się kochały wszystkie chłopaki w Polonii. Mimo tego, że tam moja mama została zaangażowana do obozu Wielkiej Polski, rzeczony Safirsztejn powiedział mojemu dziadkowi, czy ta pańska córka Baśka to tak po nalewkach z tymi mieszczykami Chrobrego musi latać, czy ją zbiją. No i rzeczywiście wtedy mój dziadek zainterweniował. Bo oberwałoby jej się na nalewkach z tymi. Oczywiście. A proszę mi powiedzieć, bo Olsztyn, w ogóle te nowo przyłączone ziemie, to jest taki też tygiel kulturowy i bardzo ciężko tam jest. Chciałam zapytać o tożsamość. No, przede wszystkim rodziny Pisiuków, czy oni czuli się Kresowiakami, Polakami? Potem oni się chyba czuli Wilniukami. Mhm. Oni się chyba czuli Wilniukami. A wyznanie do tego, jak duże miało znaczenie też, jak bardzo właśnie, jak pani sądzi, czuli się, czy to, że byli Żydami, było ważniejsze od tego, skąd pochodzili, czy tutaj? O, na to pytanie to mi bardzo trudno odpowiedzieć, bo myślę, że byli w tym środowisku żydowskim w Wilnie. Z tym, że ja mam takie wrażenie, że pani Maryla była bardzo wykształconą osobą, natomiast pan Sasza chyba nie. Pan Sasza chyba nie, gdzieś tam przy tych młynach czegoś się nauczył, przy tym torfie, który tam wykopywał, natomiast wykształcony chyba nie był. Ale no, wydaje mi się, że byli bardzo związani, jeżeli istniało środowisko, a chyba w Wilnie istniało duże środowisko Żydów, to musieli być z tym środowiskiem związani. Mhm. A proszę mi powiedzieć jeszcze o nich coś więcej. Gdzie pani Maryla pracowała, czym się zajmowała, jaka była? O tego to nie wiem. Wiem, że pani Maryla była bardzo wytworna, bardzo elegancka. Wzrostu pana Saszy, bo on nie był wysoki, natomiast ona była zawsze bardzo dobrze ubrana. No zresztą z fotografii tutaj wynika to, że bardzo, bardzo dbała o siebie, o wygląd. Ale gdzie, no nie, no to jego też widziałam zawsze w garniturach, bo inaczej panowie nie chodzili. No, mój dziadek to nawet bez nakrycia głowy nie wychodził z domu. Także, że myślę, no byli to ciepli, mili ludzie, którzy tak przylgnęli do nas sercem i duszą. I myślę, że no zresztą w listach pytają o wszystkich, tam właśnie o tego mojego wuja. Jeżeli się pani natknie na takie Kobra Zieliński, to właśnie ten mój wuj. O ciotkę pytają tę. Ta moja ciocia była półżydówką, bo jej matka była z Wiednia i była Żydówką, a ojciec był Węgrem. Mhm. I to jakiś tam radca dworu. A nie pamięta pani, czy ona też pracowała? Ciocia? Pani Maryla? Tego nie pamiętam, ale chyba pracowała, no bo to był taki okres, kiedy brakowało rąk do pracy, kiedy wszyscy piśmienni byli zatrudniani gdziekolwiek by chcieli pracować. Także myślę, że brakowało rąk do pracy. A ja nawet nie wiem, czy ona nie pracowała razem w banku z moją ciotką, ale nie jestem tego pewna. A czy pamięta pani też, no bo pytałam o dom, no przesiedleńcy na tak zwane ziemie odzyskane brali ze sobą no, zarówno mienia, ale też swoje zwyczaje kresowe czy tradycji właśnie żydowskie. Czy pamięta pani w domu u Pisiuków jakieś na przykład szczególne potrawy albo właśnie coś? Chyba nie. Nawet nie pamiętam takich typowych czy świeczników czy czegoś. Tego zupełnie nie pamiętam. Pamiętam ten owalny stół, szafę naprzeciwko, panią Marylę przed szafą i to pudełko czekolady. Proszę pani, jak oni wyjechali, to ja miałam 5 lat. Ja i tak nie wiem, skąd mi się to wzięło, że pamiętam tyle rzeczy z bardzo wczesnego dzieciństwa.
z bardzo dużo wcześniejszego niż rzeczy, o których opowiadam. I wydaje mi się, że to nie mogą być obrazy, które mi ktoś przekazał, bo nikt w rodzinie nawet tego nie wiedział. Oczywiście. Meble, o których pani mówi, myśli pani, że przywieźli ze sobą, czy byli razem? Nie, to był, no nie, na pewno nie, na pewno nie. Moi rodzice byli z Warszawy, nie przywieźli ze sobą nic poza kilkumiesięcznym dzieckiem, które, z którym moja mama wyszła z powstania. Także, że nic, nawet zdjęcia rodzinne, pamiątki, to co zachowało się u rodziny w Częstochowie, bo tam mieliśmy część rodziny. Natomiast tutaj nic. Także ja nawet mam do tej pory papiery, jak moi rodzice wyjeżdżali z Olsztyna, co kupili, za co zapłacili, cała specyfikacja, że tam łóżko z materacem, pianino, tam, no. Tak. No tutaj także... dokumenty wspominają o wozie, prawda, że państwo PiS-u wieźli ze sobą wóz. Aha, to ja nie, ale... Ale tam było nie myślę, żeby na wozie meble wozili, no tak. Może jakieś tobołki z rzeczami, może właśnie jakieś pamiątki rodzinne, może, ale nie wydaje mi się, żeby z wozem przyjechali, żeby z meblami przyjechali. Myślę, że to były jakieś takie poniemieckie meble, których tam wtedy było dużo w opuszczonych mieszkaniach. Moja mama przyjechała w 1945 roku, z moim bratem do ojca i ojciec często wyjeżdżał na kilka dni, żeby odbierać te obiekty przemysłowe z rąk Armii Czerwonej. I mama zostawała sama albo z kuzynką, która potem do niej przyjechała. Ojciec jej zostawiał rewolwer. Ona zabarykadowywała szafą drzwi. Dlatego, że niedaleko, w takiej dzielnicy, gdzie pozostali Mazurzy i Niemcy, grasowali w nocy sowieccy żołnierze, urządzając tam piekło. Także no, to też znam z opowieści rodzinnych. Jak moi dziadkowie przyjechali w zimie, chyba 1946 roku do Olsztyna, w nocy szli do, jeszcze Rosjanie byli i przy Teatrze Jaracza w Olsztynie złapali ich Sowieci, przetrzymali ich całą noc, okradli ze wszystkiego, co się mojej babci nawet z powstania udało. No i dopiero rano ich puścili, a tam ich w tym, to taki mały parczek, tam ich przetrzymali. Także na ten film Róża poszłam po to, żeby, nie po to, żeby się zadręczać tymi, tylko żeby skonfrontować to z relacją rodzinną. No i niestety tak. A pamięta pani Mazurów, Niemców, którzy jeszcze tam mieszkali? Tak. U nas była, ponieważ tak, dziadkowie, moja ciotka i moja czteroosobowa rodzina, kupa ludzi, dosyć duże mieszkanie. I przyszła do nas taka Joasia, na którą się mówiło Jasia, Mazurka, która szukała pracy i została u nas. Była z nami długi czas. Pewnie chyba nawet do naszego wyjazdu. I bardzo dobrze ja się pamiętam, nie pamiętam nazwiska na pewno, ale to była jedna osoba, przed którą czułam respekt w domu. Także ja się pamiętam. No, chodziła ze mną z nami na spacery. Z psem nie chciała chodzić, bo mieliśmy psa, ale psa nie chciała zabierać na spacery, bo nie uchodzi, żeby chodziła z psem na spacer. No, także, że pamiętam tę Mazurkę. Innych Mazurów, no z opowieści mojej ciotki, tej Zielińskiej. Ona z domu była Josefi. Co pamiętam z jej opowieści? Że Zientara Maleska, taka... Wiem. Aha. Ale tak, chętnie tak. Pani też opowie. No wiedzą państwo, że przesiedziała i w obozie koncentracyjnym za tą przyznawanie się do polskości. I ciotka mi opowiadała, że tacy
rabusie, którzy tam przyjechali na kradzież. Jak to się nazywało? Szmugiel. Nie szmugiel. No tak, szabrownicy. Ci szabrownicy potrafili do Ziętary Maleskiej powiedzieć ty szkopko na ulicy. Także no jak musiała boleśnie odczuwać to, że Polacy tutaj przyjeżdżają i... Pisarki znanej wojowniczki o polskość. Tak. A innych, tak, żeby to był Mazur, no, ludzie tak nie robili. Ja dowiedziałam się, że ta nasza Jasia była Mazurką dużo, dużo później, bo no, kto mówił, że ten jest Mazur, ten jest Żyd, ten jest Polak? No nikt takimi kategoriami. Ja jestem z Żoliborza, ja chodziłam do Sępołowskiej. Ja miałam bardzo dużo koleżanek pochodzenia żydowskiego. Kogo to wtedy interesowało? Ja się dopiero teraz z książki mojej koleżanki Joasi Wiszniewicz, też ciekawa historia, nie wiem czy znają Państwo, pracowała w Instytucie Historycznym Żydowskim i ona nie żyje już. I wydała taką książkę o tym pokoleniu, które wyjeżdżało w 68 roku, w 8, 9. I ja się z tej jej książki dowiaduję o tym, że na przykład Martusia Petrusewicz to była Żydówką. No kogo to wtedy obchodziło? Kto jest z kim? No. Przecież to było zupełnie nieważne. A pamięta Pani, no to taki smutny temat, chciałam zapytać o jakieś antysemickie przejawy antysemityzmu już w Olsztynie i... Nie, tego na pewno nie pamiętam. Natomiast pierwsza taka historia, która, no powiem, tak mnie zdziwiła, zaskoczyła i 56 rok wprowadzono religię do szkoły. I w tym czasie jakaś grupa repatriantów z Rosji, ale chyba tylko tranzytem przez Polskę. I do mojej klasy trafił taki Abramek. Zaniedbany, mniejszy od nas, no inny. I wtedy były te, wprowadzono na 2 lata chyba lekcje religii w szkole i myśmy zostawali na religii, a Abramek wyszedł z klasy i ktoś wrzasnął, ty Żydzie. Następnego dnia przyszedł ojciec Abramka i to też dla mnie było, bo to była zima. I on miał albo taki popelinowy płaszcz, albo fartuch roboczy w ogóle. Brudny, wyplamiony, po to, żeby się poskarżyć, że i to, że te, taka, no, zimy bywały zimami. Wszyscy byli ciepło okutani, a on przyszedł w takim, to chyba był taki fartuch roboczy. No i nie byłam zwolennikiem wprowadzania religii do szkoły w latach tam 90. Nie miałam na to żadnego wpływu, ale właśnie wtedy uświadomiłam sobie tę całą historię tego Abramka i jak się nazywał, nie wiem. Ale to jedyny taki w moim całym życiu. A później nie było już problemów? Co się stało z Abramkiem? Nie, bo oni wyjechali. Oni wyjechali. Ja myślę, że oni tu byli tylko i no, posłali go do szkoły, bo jeżeli mieli być tu 3 miesiące, czy może czekali na jakieś dalsze papiery, tego to nie wiem. Wiem, że miał młodszą siostrę Sarę, ona chodziła gdzieś do niższej klasy. Ale dzieci ale... później nie dokuczały, interwencja poskutkowała? Dalszych takich ekscesów sobie nie przypominam. Nie, taki... Ja myślę, że wtedy też zareagował ten ksiądz Strzelecki, który miał z nami religię. I on był taki żartowniś. I myślę, że wtedy może też zareagował i dlatego już potem nie było takich ekscesów. Mhm. Ja ich nie pamiętam. A proszę mi powiedzieć później,
Wie Pani, jakie były warunki, bo tu już mówiliśmy trochę o wyjeździe, a życia w Izraelu Państwa Pisiuków, jak oni wyjechali? To znaczy tak, wydaje mi się, że oni pracowali w fabryce czekolady. Nie trafili do kibucu. Pracowali w fabryce czekolady, ale to chyba nie była łatwa praca, to była fizyczna praca. Oni chyba obydwoje, no raz, że nie byli już chyba tacy młodzi, bo to był 51 rok, no 30 kilka lat na pewno tam mieli już. No więc nie wiem, czy takie przestawienie się do ciężkiej pracy fizycznej było dla nich takie bardzo korzystne. Ale jak finansowo, nie wiem. A pamięta Pani może rozmowę właśnie o warunkach życia, jak się pogorszyły, jakie były ich warunki mieszkaniowe? No, nie. Może z tych listów wynika coś, bo ja mam kłopoty ze wzrokiem i nie bardzo jestem w stanie odczytać, zwłaszcza, że Pan Sasza pisze takimi zawijasami, których nie jestem... I po rosyjsku pisze zawijasami i po polsku. Nie jestem w stanie odcyfrować. A nie wie Pani, jeszcze w Wilnie porozumiewali się właśnie, tak jak Pani mówi, rosyjskim, polskim? Językiem? Polskim oczywiście. Myślę, że dopiero od wyjścia Rosjan do Wilna mówili po rosyjsku. A czy znali? Nie myślę. Nauczyli się chyba dopiero w momencie, kiedy weszli Rosjanie. Nie, tak to mówili po polsku, nawet bez takiego litewskiego zaśpiewu, bez takiego wileńskiego zaśpiewu. A opowiadali coś więcej o tym, jak było jeszcze tam? Tego nie pamiętam. Być może, oczywiście, na pewno w takich rozmowach opowiadali. Natomiast o stosunku ludności, bo myślę, że o to Pani chodzi, litewskiej do tej diaspory żydowskiej, nic mi nie wiadomo z tego kontekstu Pisiuków. A pamięta Pani, jak w ogóle Wasze rodziny się poznały? Pani mówi z Olsztyna, ale nie wie Pani czegoś więcej? Nie wiem. Bo to mogło być jeszcze przed, bo zaraz, oni w 46, czy... No a ja się urodziłam w 46, także... Zupełnie nie wiem, jak się poznali. Ja myślę, że poza tymi Mazurami i Niemcami, którzy nie wyjechali, a jak nie wyjechali, to zostali zamordowani. Natomiast tymi Mazurami ta grupa nie była zbyt liczna. Także myślę, że większość się znała. A jak się zaprzyjaźniali? Czemu się zaprzyjaźniali? Nie wiem. Pani rodzice mieszkali przy tej samej ulicy? Nie. Moi rodzice mieszkali na ulicy Bogumiłalinki, a oni mieszkali przy... Zna Pani Olsztyn? Ja jestem z Olsztyna. Tak? A oni mieszkali przy teatrze. W takie bloki są właściwie i przed teatrem, i za teatrem. Takie dwupiętrowe, piętrowe, a moi rodzice mieszkali przy tym skwerku na Bogumiłalinki. Przedtem jeszcze na Warmińskiej. Ja się urodziłam na Warmińskiej. Także nie było to daleko, ale... Ale nie byliśmy sąsiadami z jednego domu. Zastanawiam się jeszcze, co mogłabym Panią zapytać. Proszę pytać. Ja chciałam, jeśli można, oczywiście. Jeśli chodzi o kontakt z Państwem Pisiukami w Izraelu, on się urywa w pewnym momencie? Jak... Po 67 roku. Już w ogóle nie chodzi korespondencja. I od tamtego momentu żadnego kontaktu? Ja mówiłam o tym, że przyjechała ich znajoma z Paryża i skontaktowała się z moją ciotką, to były lata 70. I powiedziała, że żyją, że mają się dobrze, że wszystko jest u nich w porządku. No zebrała te wiadomości od nas i myślę, że via Paryż może w jakiś sposób im tam przekazała. Natomiast 67 rok to była bariera, nie było korespondencji chyba z Izraelem w tym czasie. Po tej wojnie siedmiodniowej, dobrze mówię, czy siedmiodniowej?
Sześciodniowej. W każdym razie krótkiej i szybkiej. I później już nie było, tak? One w ogóle urwały. Nie. W ogóle już się urwały. No zresztą w 81 umiera moja ciotka. Mój ojciec już nie żyje, bo w 64, co to mówiłam o tej mszy w Jerozolimie za jego duszę zamówioną. Natomiast potem ciotka umiera i nie mamy już żadnego kontaktu. Nie wiem, czy żyją, czy nie żyją. To znaczy, myślę, że państwo akurat mogliby z tymi ich siostrzenicami nawiązać jakiś kontakt. Tam są takie zdjęcia tych dziewczynek z Purin chyba, prawda? Takie poprzebierane. Jest takie zdjęcie. I to są ich siostrzenice, bo też to jest... To są ich siostrzenice. Ten wątek mszy zamówionej w Izraelu jest bardzo, bardzo ciekawy. Pani się dowiedziała o tym, znaczy pani rodzina dowiedziała się... Z korespondencji. Tak, oni po prostu przysłali czy list z jakimś... Wie pani, ja mam tylko część tej korespondencji. Część zaginęła, może nie wszystko, nawet tak skrzętnie zebrałam po śmierci mojej ciotki. I to była chyba taka odkrywka z jakąś świątynią jerozolimską, ale w której właśnie tę mszę zamówili. Msza była katolicka. Czyli... No tak, moi rodzice byli katolika. Tak. To znaczy, nie, moja mamusia była pokłócona z Panem Bogiem. No też taka bardzo smutna historia. Bo przechodziła przy murach getta i jakimś, czy to rynsztokiem, czy jakąś dziurą wypełzło takie dziecko małe, no żeby żebrać o jakieś... A przed moją mamą szedł postawny, w pięknym mundurze, wytworny, bardzo elegancki. Złapał jak psiaka i przerzucił przez ten mur z powrotem. Mur nie musiał być wysoki. No ale moja mamusia straciła, że tak powiem, wiarę w opatrzność boską i w... Także długo się dopytywałam, dlaczego nasza mama nie chodzi z nami do kościoła, tylko z ojcem idziemy. A potem się dowiedziałam, że to takie jej się przeżycie trafiło. No. Ale to był Polak? Czy to był... Nie, to był Niemiec. Niemiec, no gdzie Polak w mundurze tam pod murami getta? Nie, to był Niemiec w mundurze. No różne, tak, moja mama na przykład jak wyszła z moim bratem z powstania i zdecydowała się, spędzili ich wszystkich do kościoła świętego Wojciecha całą wolę i też miała szczęście, bo chwilę potem, prawda, cała wola. No, trzeciego dnia powstania ją wyprowadzili i zdecydowała się na drogę do Pruszkowa na piechotę. I wehrmachtowiec, chyba jakiś Ślązak, a może Pomorzak, który szedł koło mojej mamy w Ursusie, mówi jej uciekaj. Bo szła w samym, no i rzuciła się, uciekła, jakaś kobieta otworzyła drzwi, zaraz ją wciągnęła tam do środka. Kilka kobiet jeszcze się za nią rzuciło, no ale już poszły salwy i... Tyle z tego. Także, że przykre takie doświadczenia z kościoła świętego Wojciecha. Ja też miałam, ale w zupełnie innych okolicznościach. A pani rodzice jeszcze opowiadali, opowiadali takie historie związane z powstaniem, w getcie? No nie, z takich historii to tylko słyszałam o tym, że właśnie ten Safirsztejn zginął w getcie. Opowieść o tym dziecku. A to, czego sama jak gdyby doświadczyłam, to jak pierwszy raz zobaczyłam na takiej wystawie w Empiku róg Alei Jerozolimskich Nowego Światu, takie duże zdjęcia z getta i między innymi zdjęcie chłopca, wyprowadzana ludność żydowska, zdjęcie chłopca w płaszczyku, w takiej czapeczce i otoczeni takimi bykami.
i to dziecko stoi z podniesionymi rękami. To, że dziecko mogło stwarzać dla nich, tak jest. I dowiedziałam się w zeszłym roku, że dziecko przedstawione na tym zdjęciu przeżyło. Wow. Ten chłopiec przeżył. No. Niesamowite. To mi mówił historyk taki, Darek Bariszewski. No, że to dziecko przeżyło. Ale to jest takie oskarżycielskie zdjęcie i wstrząsające, że... Natomiast tak, no, jedyna rzecz to z takich przedwojennych opowieści, to tym, że moja mama mogła dostać bańki na nalewkach, jak latała z tymi. A ja się tak zastanawiam, przecież po mojej ciotce, tej Zielińskiej, to znaczy to nie żadna moja rodzina. Wujek był moim chrzestnym ojcem, to co innego. Widać było, że jest Żydówką. Była bardzo ładna, bo mówiłam, że ojciec jest Węgrem, matka wiedeńską Żydówką. I Polonia to był klub, do którego, w którym bardzo wielu studentów Uniwersytetu Warszawskiego i takie korporacje tam miały, stąd ten obóz Wielkiej Polski tam. Wszyscy się kochali w Lizie, w tej mojej ciotce. Jakoś mi to nie przeszkadzało zupełnie, że była półżydówką. Prawda? Taki obóz Wielkiej Polski. No, tak bywa. Takie paradoksy głupie. Podsumowując, to jest ta ciotka, która potem też mieszkała w Olsztynie. Tak, i tak, ona tak. Ona tutaj mieszkała w Warszawie. Przed wojną mieszkali w Warszawie, tak. Mieszkali na Żoliborzu, w powstaniu. Jak wujek poszedł do powstania, to ciotka była na Śmiałej cały czas z moją kuzynką, taką sześcioletnią wtedy. No i stracili kontakt i potem odnaleźli się w Olsztynie, trafili na siebie. Także, że ich też traktowaliśmy jak najbliższą rodzinę. A pani w Olsztynie jeszcze zdążyła chodzić do szkoły? Nie. Mój brat poszedł do pierwszej klasy. A pamięta pani dzieci, jaki był kontakt? No bo jednak tam była taka zbieranina, ludzie byli z różnych stron. Pamięta pani, czy dzieci... Jaki był ich kontakt? Ja myślę, że dobry. Nie myślę, żeby... No, co dzieci w przedszkolu miały... Ja rozumiem, że takie poczucie obcości jest podsycane w domu, że mówi się o tym, o zobacz, to Ukrainka, zobacz, a to Niemka, a to... Ale tam... Ja potem też jeszcze z moim bratem chodziliśmy razem do tego przedszkola. No, w tym przedszkolu była suka owczarek niemiecki, która ponoć reagowała tylko na niemieckie komendy. I kiedyś dzieci biegły, mój brat też, i ona go ugryzła w łydkę. I jemu płynęła krew, a dzieci mówiły, że mu wątroba wypływa. No więc takie tam różne wspominki. Ale... Tak, żeby dzieci się do siebie wrogo odnosiły, nie widziałam tego. Zresztą potem ja studiowałam w Olsztynie, bo jeszcze mój wujo stworzyli po śmierci mojego ojca, ponieważ ojciec chrzestny tak się zawsze poczuwał do tego, żeby się opiekować. No więc namówili mnie na te studia w Olsztynie. Ja ten zootechnikę kończyłam w Olsztynie. I no w tych latach 70. też nie widziałam. Jedna rzecz. Rzeczywiście w okolicach jeziora Łańskiego, tam od Stawigudy w drugą stronę nad... Zna pani jezioro? Bardzo piękna okolica. Tak. Prawda? Tak. I tam mieszkało dużo Mazurów. Właśnie takich jak Zięta Malecka. I miejscowe władze partyjne, żeby zagarnąć te działki w okolicach jeziora, zmuszały ich do wyjazdu w latach 60., 70. No i przecież tam są chyba teraz tylko działki. I ośrodki wypoczynkowe. A tam normalnie mieszkała ludność warmińska,
która była wręcz zmuszana. Nie mogli dostać talonu na traktor, nie mogli dostać maszyn żadnych, niczego nie na tych siewnego materiału nie mogli dostać. Po to, żeby musieli stamtąd wyjechać i powyjeżdżali. Także te stosunki to pamiętam. Natomiast, żeby ktoś komuś mówił, ty jesteś Mazur, a tu jesteś... A jak pani chodziła do szkoły po wojnie? Chciałam zapytać o pani doświadczenia. Też. Ja chodziłam już do szkoły w Warszawie. Ale to też jak najbardziej nas interesuje. Mm-hmm. Nie, no poza tym jednym przypadkiem. To potem już nawet w starszej szkole... No nie, no przecież i do Sępołowskiej na Żoliborzu, i do 41, do Lelewela, który... Tam było bardzo dużo chłopców z tych kolonii WSM-owskich, żydowskich chłopców, którzy powyjeżdżali. I no moje koleżanki, Helenka Stawska, mieszka w Szwecji od 69 roku, Bożenka Garstecka, ta Petrusewicz, no, ale kogo to obchodziło? No tak. A ja chciałam jeszcze wrócić do rodziny państwa Pisiuk. Tak. Nie wie pani, oni w tym Wilnie byli tak mocno zakorzenieni, to znaczy tam rodzina ich odchodziła. Ja myślę, że pani Maryla pochodziła z jakiejś inteligenckiej rodziny, a ojciec Saszy był młynarzem. No więc... I myślę, że jeżeli był młynarzem, miał młyn na trzy kamienie, to był mocno zakorzeniony już w całym środowisku tam. Bo myśli pani, że to byli skądś przesiedleńcy? Do Wilna? Nie. No tam przecież było chyba od setek lat dużo Żydów. Nie, to prawda. Także, że to mogła być rdzennie wileńska ludność żydowska. O, tak powiedzmy. A nie wie pani, czy ktoś z nimi przyjechał? No bo wtedy akurat stamtąd przesiedlono całe wsie, prawda? Wsie? No nawet tak. Dużo, duże te transporty przyjeżdżały, dużo osób przyjeżdżało, takich też związanych. Ale nie wiem. Nie wiem, kto z nimi mógł przyjechać. Nie słyszało się o tym. Według mnie to oni byli tam sami. Bo ta rodzina... Czy oni się Kulwieciowie nazywali, czy już teraz nie pamiętam, bo ja... Ta ich rodzina to mieszkała w Warszawie, ale jacy to byli kuzyni, to zupełnie sobie nie przypominam. Ja pani to zostawię jednak, żeby sobie pani ugruntowała tę... Te zdjęcia są opisane. To jest opisane, tak? To na nich jest? Tak. Tak. Tak, ja chciałem zapytać panią, pani wspomniała o pani Wiśniewicz i ja chciałem zapytać... Skąd ta... Już. Ja chciałem zapytać też o w ogóle, w takim razie, pani wtedy była w Sępołowskiej, tak? W 67, 8. Tak, Jasia była w jedynce, ale mamy wspólną... Miałyśmy. To tak sobie trudno uzmysłowić. Miałyśmy wspólną przyjaciółkę, także nawet razem wyjeżdżałyśmy na wakacje, no takie. A ojciec Jasi Wiśniewicz, przed wojną na elektoralnej miał fabrykę Wentylator, a moja mama pracowała u niego w biurze projektów. I on robił wentylację do całego tego obiektu przemysłowego, Mielec tam, jak to się nazywało, no, przepraszam, syndrom wieku. Ten okręg przemysłowy, Starachowice, Stalowa Wola, do tych wszystkich obiektów pan Wiśniewicz robił ten systemy wentylacyjne, wobec tego musiał mieć wszystkie plany tych obiektów. Do tych planów jeszcze wrócę, ale ze wspomnień mojej mamy właśnie, mama tam pracowała w biurze projektów jako kreślarz maszynowy i gro
tych inżynierów tam pracujących, to byli Żydzi. Ale to już byli tacy Żydzi, którzy odeszli od wiary. I na przykład mieli sąsiadkę, Żydówkę, która im za nic nie chciała garnka pożyczyć, bo wiedziała, że będą pewnie parówki w tym garnku i będzie niekoszerny. No tak. Po wojnie pan Wiszniewicz był dyrektorem takiego instytutu miar i wag, czy coś takiego, w którym pracowała moja ciotka znowu. Także tak się nasze losy ciągle przeplatały z tym. No a potem Joasia. Poznałam Joasię przez tę naszą Marysię Polanowską-Baliszewską. No i przyjaźniłyśmy się. Bo ja chciałem zapytać właśnie o 68 rok, czy pani jakoś to odczuwała, obserwowała? W 68 roku to ja już byłam po, że tak powiem, szkole dosyć dawno, po maturze i te koleżanki były na studiach, ja też w tym czasie już byłam na studiach. Ja byłam w Olsztynie, one tutaj wobec tego, a Jasia nie wyjechała przecież, ona została. Ona została tutaj. I no właśnie, i jakoś tak nie widziałam ubywających w moim otoczeniu tych Helenka, nie wiem czy, zamieszkała w Szwecji i do tej pory tam mieszka. To była taka jedna z moich bliższych przyjaciółek. O. I to rzeczywiście pamiętam. Ale tak to, ponieważ studiowałam już wtedy w Olsztynie, to ani tych odjazdów z dworca gdańskiego, ani tych. Natomiast pamiętam, jak wyjeżdżali rodzice, bo moja przyjaciółka wyszła za mąż za Andrzeja Notkowskiego, jeżeli. Pan jest historykiem? Nie. Aha, nie. Dobrze. To profesor historii i jego ojciec był Żydem. Pułkownik Wojska Polskiego i oni, ci Notkowscy, starzy, bo Andrzej nie wyjechał nigdy. Wyjeżdżali i wtedy pamiętam to rozdarte serce Andrzeja, którego rodzice i siostra młodsza wyjeżdżają. Oni pojechali do Danii i tam się w Danii osiedlili. Natomiast Andrzej pozostał, no bo cóż, on jako historyk związany z okresem dwudziestolecia międzywojennego i właściwie odzyskiwania, cóż on by tam robił? Także. Józef? Była, przepraszam. Bo jeszcze chciałam zapytać, pani wspomniała o swoim synu, że on ma jakiś, no, stosunek do takich dokumentów i do tych historii, czy syn się tym w jakiś sposób szczególnie... Nie, mój syn jest socjologiem, pracuje w SWPS-ie, jest uczelnianym profesorem i no myślę, że dlatego ma szacunek do dokumentów, do zresztą moja mama i jego babcia bardzo często i dokładnie opowiadała mu i o czasach, stąd to, że ja mówię, że pamięć o tym Safirsztejnie to mam ja i mój syn, który nawet jak zapomnę czasem, jak się nazywał ten, no dostawca twojego pradziadka wełny, jak się nazywał, no Safirsztejn, a no Safirsztejn, no. I takie różne śmieszne historyjki, na przykład Safirsztejn przychodził prawie codziennie do dziadka, tam się umawiać co do tej wełny, dostawcy, gatunku. I zawsze na biurku mojego dziadka leżała taka ryza papieru. I Safirsztejn urywał rożek i skręcał go. I dziadek go w końcu pyta, panie Safirsztejn, po co pan tak zwija ten rożek? Każdego dnia muszę go ja okraść. Odpowiadał mu Safirsztejn. No. Także takie to są losy tych dwóch narodów splecione. A może pani powiedzieć coś więcej o tym Safirsztejnie? No nie. Jak on, getto zrobili tam, gdzie on mieszkał.
Wiem, że miał córkę, która wychodziła za mąż i nawet Safirsztejn radził się mojego dziadka, co by to kupić temu przyszłemu zięciowi na ten prezent ślubny. No i dziadek mu powiedział, że może złota papierośnica, no i tak rzeczywiście zrobił. Kupił mu ten złoty pudełek. No. I o tym się też mówiło, że ten złoty pudełek jednak kupił za radą mojego dziadka. Ale tak, to pewnie cała rodzina zginęła. No. Nie, znaczy ja myślę, że by Pani może opowiedziała trochę jednak o tych dokumentach i o tych zdjęciach, które Pani przyniosła. To znaczy tutaj, bo dokumentów większość to Państwo mają. Tak. Tutaj takie jakieś fragmenty czegoś, co ja nawet nie wiem, bo nie czytam już po... Ja sobie siądę tam bliżej Pani, dobrze? Dobrze, bardzo proszę. A, zapomniałam o tym zupełnie, ale chyba nic się nie stało, co? Nie. Świeci. Zapomniałam o tym, przepraszam. Świeci się. Tak, to może ja po kolei jeszcze, zaczynając od tych zdjęć z Polski. Ja je chyba wszystkie dokładnie poopisywałam, ale nie poopisywałam, ano. Tak, będę Pani pokazywała. Dobrze. Pisiukowie i moja ciotka. Ale gdzie oni są? Czy to jest w Olsztynie? Być może, że to jest w Olsztynie. Pisiukowie i moja ciotka na molo w Sopocie. Pojechali razem do Sopotu. To jest chyba wtedy, kiedy oni wyjeżdżali już. To ja a może... też oddam do schowania, dobrze? Tak, już, nie dobrze. Nie pogubiła. Tu jest jakaś większa grupa znajomych, ale tu jest Sasza, tu jest chyba pani Maryla. Nie, tu jest pani Maryla, a tu jest moja ciotka. A tamta pani, nie wiadomo. Nie wiem, kto to są te panie. Tutaj moja ciotka i pani Maryla. Tutaj oni. W Sopocie, no bo to charakterystyczny budynek. Ale to zdjęcie wydaje mi się przynajmniej podobne. Mamy takie właśnie z Sopotu, dwie panie siedzą na ławce. Możliwe, bo tych zdjęć było dosyć dużo. To jest pani Maryla. To myślę, że już są zdjęcia z Izraela. Tak, kochanej Zofijce, na pamiątkę, tak. Te opisane przez pana Saszę z tyłu, bo to on wszystko... To są adresowane do pani rodziców, tak? To jest akurat do mojej ciotki, kochanej Zosieńce. O, tu są, to już jest z Izraela. To są oni, a ta pani trzeba? Oni, nie wiem, jakaś kuzynka, sąsiadka, nie wiem, kto to może być. To jest Izrael. I to jest też Izrael z jakąś kuzynką. To jest pan Sasza. Tu jest Maryla. Ta elegancka zawsze to jest Maryla. Tu jest też Izrael. Tutaj są oboje. Wszystko bardzo dokładnie poopisywane. Bardzo dobrze. Przez pana Saszę, nie przeze mnie. Ja się okazałam bardziej, to też jest ich zdjęcie. To oni chyba z jakąś tam znajomą. No i to jest ta 50. ich rocznica. 50? Tak, 50. I przysłali zdjęcie po prostu. No tak, rodzicom, tak. Aha. No. To mamy chyba, właśnie to mam z tą. Tak. I to jest ich siostrzenica. Siostrzenica czy bratanica? A pamięta Pani, jak miała na imię? No wiem, albo to znaczy tak, to są z Olsztyna. Pytała Pani o bale. To jest jakiś chyba potańcówka, bal, pani Maryla, mój ojciec, ciocia Zosia i pan Sasza.
to oni z Izraela. I to jest ta dziewczynka kochanemu Maciejkowi, czyli mojemu bratu, na pamiątkę od Edni. Ta jest dziewczynka, ma na imię Edni. Dziewczynka, Boże, przecież ona jest starsza już ode mnie teraz. To mnie... To jest ich portret. To zdjęcie na pewno też mamy, widziałam je. Tak. To Państwo mają, tak. A to jest zdjęcie przysłane. I ta dziewczynka ma też na imię chyba Kasia. Kochanej, ale nie mogę tu przed... Katarzynce od przyjaciółki Kasi. Kasia. Ale tego nie mogę odcyfrować. Koleżance może? Nie, nie, kochanej, ale to nie. A może koleżance, Katarzynce od przyjaciółki Kasi. Tak bym powiedziała. Tak. Ja myślę, że tak będzie, jak Józef mówi, że zdigitalizujemy te zdjęcia, tak, prawda? Tak, tak, na pewno. I oddamy tak, je później. Dobrze. No to są oni, to są oni. Jaki uroczy też portret. Prawda? Jak ludzie mieli kiedyś buty wyczyszczone. Jak patrzę na to zdjęcie. Jak ludzie kiedyś buty czyścili. To pani Maryla już w starszym wieku. To są takie krajobrazy pewnie stamtąd. No a to są państwo, ich jacyś dalecy kuzyni, którzy mieszkali w Warszawie. I ci wyjechali. To jest ich córeczka. To jest ten pan, ale ja nie wiem, czy oni mieli kul, wiecie, ale chyba nie. Chyba nie. Może ich mylę z jakimiś innymi. Dobrze. To wobec tego to mniej więcej opowiedziałam.